Dzień dobry, klaso ósma. Pora na kolejną zdalną lekcję języka angielskiego. Będziecie mogli otworzyć sobie tę lekcję z YouTube'a na spokojnie i w dowolnej chwili, tak jak poprzednio. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, ja też, także zaczynajmy. Słuchajcie, na ostatniej lekcji omawialiśmy czasowniki złożone, czyli czasowniki, które składają się z przynajmniej dwóch albo trzech wyrazów. I dziś będziemy kontynuować ten temat. Będziemy kontynuować temat czasowników złożonych. I cele, jakie przygotowałem na dziś, są, że tak powiem, oczywiste. Pierwszy cel, powtórzymy sobie poznane ostatnio czasowniki złożone, a drugi cel, będziemy doskonalić umiejętność słuchania ze zrozumieniem. I w zadaniu ze słuchaniem, które dziś się pojawi, będziemy mogli usłyszeć niektóre z poznanych przez nas czasowników. A na początek przypomnijmy sobie właśnie te czasowniki. I słuchajcie, mieliśmy takie dwie grupy. Czasowniki nierozrywalne oraz rozrywalne. Ja je tak nazwałem, to nie jest ich oficjalna nazwa, ale użyłem tych sformułowań, żeby było Wam łatwiej je zrozumieć. Czasowniki nierozrywalne to jest taki zestaw wyrazów, które idą ze sobą w parze. Nie można między te wyrazy nic wstawić. I czasownik złożony, obojętnie czy rozrywalny, czy nierozrywalny, przeważnie składa się z czasownika i z jakiegoś przyimka miejsca, typu w, na, pod i tak dalej. W tej tabelce mamy czasowniki nierozrywalne, czyli między jeden wyraz i drugi nie wstawiamy żadnych dodatkowych wyrazów. I oto jakie wyrazy są tutaj. Get into to mieścić się, na przykład w ubraniu. Go with pasować, na przykład do ubrania. Look for oznacza szukać, na przykład ubrania. I ten przykład już znacie. W tym przykładzie mamy takie oto zdanie pod spodem. Let's look for something trendy, czyli poszukajmy czegoś modnego albo trendy. Między look i for nie możemy wstawić żadnego innego wyrazu. Te wyrazy idą ze sobą w parze. A tu mamy czasowniki rozrywalne, czyli między jeden a drugi wyraz można, ale nie trzeba. Można wstawiać inne wyrazy. I jakie to czasowniki? Give away, rozdawać, na przykład ubrania. Pick out, wybierać ubrania. Pick up, wybierać albo wyszukiwać ubrania. Put away, odłożyć na miejsce, ubrania na przykład. Put on, zakładać ubranie. Take off, zdejmować ubranie. Throw away, wyrzucać ubranie. Try on, przymierzać ubranie. Wear out, znosić, zdzierać albo zużyć. I jak to wygląda w przykładach poniżej? Mamy po polsku to samo zdanie, ale po angielsku są pewne przesunięcia. I obojętnie, którą opcję wybierzemy, to nie gra roli, jeśli chodzi o znaczenie. Take off this hat oznacza zdejmij ten kapelusz. Możemy to zrobić w inny sposób. Take this hat off. I to też oznacza zdejmij ten kapelusz. Czyli możemy między te wyrazy wstawiać dodatkowe jakieś słowa. A teraz chciałbym, żebyście otworzyli Wasze podręczniki na stronie 46 i zajmiemy się zadaniem numer 3. Polecenie w tym zadaniu brzmi: przepisz do zeszytu zdania, korzystając z pięciu czasowników z ćwiczenia pierwszego. Zamień nimi wyrażenia zaznaczone wytłuszczonym drukiem. No i słuchajcie, zrobiono dla nas wzór, żebyśmy łatwiej sobie poradzili z pozostałymi przykładami. I oto dwa zdania. I love the sales. I always find good bargains in the shops. I słuchajcie, żeby było nam łatwiej, przetłumaczymy to sobie. Tutaj pogrubione jest find good bargains, czyli
wynajduję dobre okazje cenowe. A całość brzmi: uwielbiam wyprzedaże, zawsze wynajduję dobre okazje cenowe w sklepach. I słuchajcie, to słowo find, właśnie to słowo trzeba się nim zająć najbardziej i wynaleźć albo znaleźć jakiś synonim, coś bliskoznacznego, żeby znaczenie pozostało bliskie. I tutaj mamy coś takiego. I always pick good bargains up in the shops, czyli uwielbiam wyprzedaże, zawsze wyszukuję dobre okazje cenowe w sklepach. Nie jest to może to samo, ale jest bardzo blisko znaczeniowo. Find zostało zastąpione słowem pick up. I znaczenie zostało mniej więcej to samo. A teraz przykład pierwszy, już do zrobienia przez nas. Mamy takie oto zdania. This t-shirt is so old, I'm going to put it in the bin. Co to znaczy? Ta koszulka jest taka stara, zamierzam wsadzić ją do kosza. Put it in. Te zielone wyrażenia musimy zastąpić czymś bliskoznacznym, nie takim samym, ale bliskoznacznym. I poszukajmy czegoś, co oznacza wyrzucać. I to jest właśnie wyrzucać, to co jest na pomarańczowo. Throw away. This t-shirt is so old, I'm going to throw it away. Czyli ta koszulka jest taka stara, zamierzam ją wyrzucić. Throw away, czyli wyrzucać. W tym wypadku możemy przetłumaczyć to jako wyrzucić. I to zachowuje mniej więcej znaczenie poprzedniego zdania. Nie w idealnym stopniu, ale wystarczająco. Przykład drugi. I like this jumper. I'm going to find out if it fits. Co te zdania oznaczają? Podoba mi się ten sweter. Zamierzam dowiedzieć się, czy pasuje. No, jest to trochę sztucznie zbudowane zdanie, to drugie. Ale specjalnie jest tak zbudowane, żeby było łatwo wam zastąpić ten zielony fragment. Find out if it fits. Zamierzam, ja bym tutaj postawił na przymierzyć. A przymierzyć to jest to pomarańczowe słowo. Albo słowa. I like this jumper, I'm going to try it on. Czyli podoba mi się ten sweter, zamierzam go przymierzyć. Całość tą zieloną możemy zastąpić tym oto wyrażeniem. Try it on. I jest to czasownik, jak widzicie, rozrywalny. Między try i on możemy wstawić it. Trzeci przykład. This jumper is too small. I can't fit into it. Co te zdania oznaczają? Ten sweter jest za mały. Nie mogę się w niego zmieścić. No i właśnie, fit into it. Słuchajcie, tutaj podejrzewam, że nie będziemy musieli dużo zmieniać. Prawdopodobnie tylko jedno słowo. A będzie to fit, które trzeba zastąpić słówkiem get. I wtedy zachowamy mniej więcej znaczenie. Bo get into something oznacza wejść w coś albo po prostu zmieścić się, tak jak mieliśmy tłumaczenie w tabelce. Czyli bardzo podobne do tego, co było w oryginale. This jumper is too small. I can't get into it. Czyli nie mogę się w niego zmieścić. Ten sweter jest za mały, nie mogę się w niego zmieścić, nie mogę w niego wejść. Przykład czwarty. Does this jacket look good with these trousers or with those ones? They're both black. Co te zdania oznaczają? Czy ta kurtka wygląda dobrze z tymi spodniami czy z tamtymi? To i to jest czarne. Czyli look good with wygląda dobrze. Musimy zastąpić czymś, co jest po polsku, co brzmi pasować. To by było najlepsze rozwiązanie tutaj. A pasować, jeśli chodzi o czasownik złożony, to jest to pomarańczowe wyrażenie. Go with. Does this jacket go with these trousers or with those ones? They're both black.
Czy ta kurtka pasuje do tych spodni, czy do tamtych? To i to jest czarne. Słuchajcie, to jest najlepsze rozwiązanie w przykładzie czwartym. Znaczeniowo jest mniej więcej to samo. Nie jest idealnie to samo, ale jest blisko. I to jest ważne. I przykład piąty. I'm not going to wear these shoes so often. I don't want them to deteriorate. Co te zdania oznaczają? Tutaj jest fajne słowo to ostatnie. Deteriorate, czyli niszczyć się. A całość brzmi, nie zamierzam nosić tych butów tak często. Nie chcę, żeby się zniszczyły. No i słuchajcie, tutaj musimy znaleźć synonim słowa deteriorate. To jest to, o czym mówiłem. Czasowniki złożone często mają swoje odpowiedniki w postaci czasowników jednowyrazowych. I tutaj deteriorate to jest taki odpowiednik formalny dla wyrazu niszczyć się w angielskim, składającego się z dwóch słów. To jest to wear out. I'm not going to wear these shoes so often. I don't want them to wear out. Czyli nie zamierzam nosić tych butów tak często. Nie chcę, żeby się zużyły, w sensie zniszczyły. I to jest idealne rozwiązanie w tym przykładzie. A teraz chciałbym, żebyśmy zajęli się ćwiczeniem piątym i szóstym na stronie 46. Te zadania są ze sobą bardzo powiązane. I słuchajcie, polecenie do piątego zadania brzmi: przeczytaj zaproszenie i posłuchaj Anny i Lucy, o których tematach rozmawiają. I słuchajcie, za chwilkę sobie odtworzymy nagranie, w którym będziemy słuchać dwójki dziewcząt rozmawiających o pewnych rzeczach. Jak się domyślacie, będzie to rozmowa o przyjęciu urodzinowym, ale tu mamy do wyboru pięć tematów. Their clothes, czyli ich ubrania. Jerry's birthday present, czyli urodzinowy prezent Jerry'ego. Jerry to pewnie osoba, która będzie obchodziła urodziny. Transport, czyli transport, jak się dostać na te urodziny. Jerry's friend, czyli przyjaciel Jerry'ego. Atlantis to jest nazwa własna, pewnie nazwa klubu, w którym się odbędzie ta impreza. I słuchajcie, powiem wam tyle, że nie o wszystkich tych pięciu tematach dziewczyny będą rozmawiać. Będą rozmawiać o większości, ale nie o wszystkich. I teraz będziemy odsłuchiwać nagranie. A jeszcze tak dla pewności, mamy tutaj plakat reklamujący urodzinową imprezę Jerry'ego, 16 urodziny. No i mamy tu napisane: Jerry's 16th birthday party, come and celebrate with him at the best party ever. Czyli przyjdź i świętuj z nim najlepszą imprezę wszechczasów. Kiedy? Sobota o 20. Gdzie? Klub pewnie Atlantis. Ubiór? Cool. Muzyka? Taneczna. To jest taki plakacik, który nam też pozwoli się wczuć w sytuację. A teraz będziemy słuchać. Ja się przyłączam na swój odtwarzacz i wy też, jeśli możecie, skupcie się, kto ma głośniki, puszcza głośniej, kto ma słuchawki, wrzuca słuchawki na uszy i posłuchajmy tego nagrania. Będziemy za chwilkę odpowiadać sobie na różne pytania. I puszczamy. Hi Anna. Hi Lucy. Are you going to Jerry's party tonight? Yeah. Are you? Yeah. I'm really excited. I think it'll be a really fun night. What are you going to wear? I don't know. I might wear my black jeans. You mean those jeans that you bought on holiday? Yeah. Why? Don't you like them? Yeah, they're cool, but they're a bit old.
Why don't you wear your black dress? I think it looks great. Which one? You know, the dress that you wore to my party. Oh, yeah. That's a good idea. I'll wear that one. And I'll wear my new shoes with the high heels. Cool. You'll look fantastic. How about you? I'm going to wear my new green dress. Oh, yeah. I love that dress. You look amazing in it. Thanks. Have you been to Atlantis before? No, I haven't. What's it like? I don't know. I've never been either. But I've heard it's really good. Yeah, so have I. Jerry told me there's a great DJ who plays cool music. It's also got 3 different dance floors, and a fantastic light and sound system, and a chill-out room. And it does really good food too, I think. It's going to be a brilliant party. Yes, it'll be fantastic. Where is it, by the way? It's in Felton Street, in the city centre. Are you getting the bus? No, my dad's driving me. Can he give me a lift too, please? Sure, that's no problem. What time? How about 7:30? Okay, that sounds good. See you later. Okay, bye. Bye. No i słuchajcie, odsłuchaliśmy tą wypowiedź i teraz musimy wrócić do tego pytania, o czym dziewczyny rozmawiały. O jakich tematach? O swoich ubraniach? O prezencie urodzinowym dla Jerry'ego? O transporcie? O przyjacielu jakimś Jerry'ego? Czy o klubie Atlantis? Słuchajcie, tak jak mówiłem, o większości tych tematów rozmawiały dziewczyny. Na większość tych tematów. A to są odpowiedzi. Rozmawiały o swoich ubraniach, rozmawiały o transporcie i rozmawiały o klubie Atlantis. Ale nie rozmawiały ani razu o prezencie, ani o żadnym przyjacielu Jerry'ego. I teraz słuchajcie. Za chwilkę zobaczymy slajd z zapisem rozmowy dziewczyn i przeanalizujemy to sobie zdanie po zdaniu, o czym dziewczyny rozmawiały. Jest to zapis, dosyć mała czcionka jest tutaj, ale przynajmniej w ten sposób widzimy całą wypowiedź. I słuchajcie, dla waszego komfortu jeszcze dodałem kolory, żeby się nie mieszały te wypowiedzi. No to zaczynajmy, będziemy sobie tłumaczyć od razu. Hi Anna, czyli cześć Ania. Hi Lucy, cześć Lucy. Are you going to Jerry's party tonight? Idziesz na imprezę Jerry'ego dzisiaj w nocy? Tak. A ty? Yeah, are you? No i odpowiedź. Yeah, I'm really excited. Tak. Jestem naprawdę podekscytowana. I think it will be a really fun night. Sądzę, że będzie to naprawdę noc pełna frajdy. What are you going to wear? Co zamierzasz ubrać? I don't know. Nie wiem. I might wear my black jeans. Może włożę moje czarne jeansy. You mean those jeans that you bought on holiday? Masz na myśli tamte jeansy, które kupiłaś na wakacjach? Yeah, why? Tak, a czemu? Don't you like them? Nie podobają ci się? Yeah, they're cool. Tak, są naprawdę cool, but they're a bit old. Ale są trochę stare. Troszeczkę. Why don't you wear your black dress? A może byś włożyła swoją czarną sukienkę? I think it looks great. Uważam, że wygląda świetnie. Which one? Ale która? You know, the dress that you wore to my party. Wiesz, ta sukienka, którą ty włożyłaś na moją imprezę. Oh yeah, ach tak, that's a good idea. Świetny pomysł. I'll wear that one. Włożę właśnie tą. And I'll wear new
My new shoes with the high heels, czyli ja włożę moje nowe buty z wysokimi obcasami. Tutaj mamy mały błąd, my new powinno być odwrotnie, ale to nic. Cool, odpowiedź cool. You look fantastic, będziesz wyglądała fantastycznie. How about you? A ty? I'm going to wear my new green dress. Ja zamierzam włożyć moją nową zieloną sukienkę. Oh yeah, ach tak, I love that dress. Uwielbiam tamtą sukienkę. You look amazing in it. Wyglądasz w niej cudownie albo niesamowicie. Thanks, dzięki. Have you been to Atlantis before? Czy byłaś już w klubie Atlantis wcześniej? No, I haven't. Nie, nie byłam. What's it like? A jak tam jest? Jakie to miejsce? I don't know. I've never been either. Nie wiem. Też tam nie byłam. But I've heard it's really good. Ale słyszałam, że jest naprawdę dobra. Yeah, so have I. Tak, ja też słyszałam. Jerry told me there's a great DJ who plays cool music. Jerry mówił mi, że jest tam świetny DJ, który gra świetną muzykę. It's also got three different dance floors. Czyli to miejsce ma też trzy różne parkiety. And a fantastic light and sound system. I fantastyczny system oświetlenia i nagłośnienia. And a chill out room. I pokój do relaksu, czyli chill outowy pokój. And it does really good food too, I think. I myślę, że przygotowują też dobre jedzenie. It's going to be a brilliant party. Będzie świetna, cudowna impreza. Yes, it will be fantastic. Tak, będzie fantastycznie. Where is it, by the way? A gdzie to jest w ogóle? Tak przy okazji. By the way, czyli przy okazji. It's in Felton Street in the city center. To jest na ulicy Felton w centrum miasta. Are you getting a bus? Czy jedziesz autobusem? No, my dad's driving me. Nie, mój tata mnie zawozi. Can he give me a lift too, please? Czy on może mnie też podwieźć? Proszę. Sure, that's no problem. Pewnie, nie ma problemu. What time? O której? How about 7:30? Może w pół do ósmej. Okay, that sounds good. See you later. Czyli okej, brzmi dobrze. Do zobaczenia później. Okej, cześć i cześć. To był właśnie zapis tej rozmowy. I to się nam przyda do kolejnej części zadań, bo teraz zajmiemy się ćwiczeniem, a w zasadzie zadaniem numer 6 na stronie 46. Polecenie tutaj brzmi: wysłuchaj ponownie nagrania i odpowiedz w zeszycie, czy zdania są prawdziwe, tak, true, czy fałszywe, false. Nie będę Was katował drugim podejściem do nagrania, bo myślę, że już sporo pamiętacie po tym, jak przeczytaliśmy sobie to po polsku i po angielsku. Więc teraz będziemy bazować tylko na naszej pamięci. Słuchajcie, to są zdania, które są w zadaniu szóstym. Zdania są następujące. The party is tomorrow night, czyli impreza jest jutro w nocy. Prawda albo fałsz. Drugie zdanie. Anna and Lucy are both going to wear dresses. Ania i Lucy, zarówno Ania i Lucy, zamierzają ubrać sukienki. Prawda albo fałsz. Trzecie. Anna and Lucy have been to Atlantis before. Anna i Lucy były już w Atlantis wcześniej. Prawda albo fałsz. Czwarte. Atlantis has two dance floors. Czyli Atlantis ma dwa parkiety do tańczenia. Prawda albo fałsz. Piąte. Anna and Lucy are going to take the bus to Atlantis. Czyli Anna i Lucy zamierzają jechać autobusem do klubu Atlantis. Prawda albo fałsz. No to dobra. Słuchajcie. Mamy to również rozpisane po polsku, jak widzicie. A teraz, czy impreza jest jutrzejszej nocy? Nieprawda. Jeśli sobie przypomniecie, impreza, ta rozmowa w ogóle o tej imprezie odbywała się tego samego dnia i tak naprawdę na samym początku tego dialogu była mowa o słowie tonight, czyli
dziś w nocy, nie jutro. Tomorrow oznacza jutro, a tak naprawdę impreza ma miejsce dziś w nocy. I to jest false. Anna and Lucy are both going to wear dresses. Zarówno Anna, jak i Lucy zamierzają ubrać sukienki. Zgadza się. Anna chciała chyba na początku ubrać dżinsy czarne, ale zdecydowała ostatecznie, że ubierze czarną sukienkę. Lucy z kolei zieloną sukienkę. I tak obie postanowiły, że idą w sukienkach. Więc to jest prawda. Trzecie. Anna i Lucy były wcześniej w Atlantis. Nie, nie były. Bo jedna pytała drugą i doszły do konsensusu, że po prostu nie były. Ani jedna, ani druga. Czwarte. Atlantis ma dwa parkiety do tańca. No właśnie nie. Jeśli prześledzicie sobie ten tekst, to tam była mowa o trzech parkietach do tańca. Nie dwóch. Także też mamy fałsz. No i piąte. Anna i Lucy zamierzają jechać do Atlantis autobusem. No to już powinniście pamiętać z tej ostatniej części dialogu, bo koniec końców dziewczyny będą jechały z tatą jednej z dziewczyn i nie ma tutaj w ogóle mowy o autobusie. Znaczy mowa jest, ale nie będą jechać autobusem, tylko samochodem. I jak wychodzi, cztery aż wypowiedzi, znaczy zdania były fałszywe. Tylko jedno prawdziwe. Ale przynajmniej mamy to rozpisane i widzimy, żeby było nam łatwiej. I słuchajcie, powoli będziemy kończyć. Na dziś wystarczy. Następny film już jutro. Ja bym chciał, żebyście z tej lekcji utrwalili sobie, czy też zapamiętali jak najwięcej tych czasowników złożonych, które pojawiły się na dwóch ostatnich lekcjach i żebyście umieli je rozpoznać, które są rozrywalne, a które nie. I to jest takie podsumowanie naszej lekcji dziś. Ja chciałbym Wam podziękować za uwagę teraz. Mam nadzieję, że udało nam się zrealizować cele dzisiejszej naszej lekcji. Wracajcie do tej lekcji, jeśli tylko uznacie, że musicie. Pozdrawiam i troszczcie się o siebie.